chill till I die. I know my targets by sight well enough, but how will I find them? We have spies and informants in every city. Visit our bureaus and the assassins there will guide you. That fixes Torres and Rogers. But Bartholomew Roberts won't be near any city. Might take months to find him. Or years. But you're a man of talent and quality, Captain Kenway. I believe you will find him. And if you're at a loss, do not be afraid to call on your quartermaster for aid. Quartermaster! What's our present course? Due west, Captain, if it's still Kingston we're sailing for. It is indeed, Miss Bonnie. Call it out. Weigh anchor and let fall the courses, lads! We're sailing for Jamaica! Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 4. Przypominam o kciuku w górę, subskrypcji kanału, komentarzu oraz dzwoneczku. Dobra, tu mamy lecieć, ale tutaj nie musimy płynąć. Możemy się teleportować. Bo mamy tam znacznik do teleportacji, ok. Czy ten znaczek jest daleko gdzieś? Tutaj, dobra, zaznaczmy sobie. Czy jestem w stanie tutaj u niego coś ogarnąć do kawki? Amunicję mogę kupić. Nie mogę u niego kupić nic do ulepszania. To jest trochę głupie. Nie można kupić metalu na przykład do takiego gościa. No wątpię. Że later. Dobra, idziemy. Tu? Nie, można jeszcze kawałek dalej powiedz. Cię masz? O, 12 sekwencja, nice. Dobra, czyli to już ostatnia. Captain Kenway. You have something for me? The present whereabouts of the Templar Woods Rogers. He is attending a small political function, so do it clean. The word is King George is calling Rogers back to London. Aye, not happy with his progress in Nassau. Still too many pirates roaming about from what I hear. You'll need a disguise to fool the powderheads at this party. I suggest the visiting diplomat, Ruggero Ferraro. He's been on our list for some time. Understood. Will you send this to England for me? Aye. The ship leaves tomorrow. Caroline Scott Kenway, Hawkins Lane, Bristol. Ta, na pewno zapamiętał. Okej. Odszukaj właściwie włoskiego dyplomatę. Dobra, no to idziemy. Może zróbmy to jakoś z góry, będzie go łatwiej wypatrzyć. Jest. Śledź, spoko. Nie mogę tu wejść. Oznaczmy go sobie. Śledzenie go będzie najłatwiejszym chyba śledzeniem ze wszystkich, tak szczerze mówiąc. Wow. Beauty to this city. No expression of joy, no aesthetic plan. You walk your streets like animals. Like cattle with no sense of decorum. Dobra. No tak jak mówiłem, najłatwiejsze śledzenie ze wszystkich chyba. Idiots. You are all idiots.
How you English believe you can subdue the world is beyond me. I must have taken that supper. Dobra, na górę. Ah, praise God for imported wines. Straight from the public house, no doubt. Who can drink rum more than once a month? Mio Dio, it is revolting. O, nawet nie zauważyłem, że jest ten, że jest taka dodatkowa synchronizacja, że jest ściana. Mam to zrobić. Okej. Wcale nie widać, że jestem asesynem pod spodem. Wcale. Salve. Forgive the lateness of my arrival. I am Ruggiero Ferraro. Aye, Mr. Ferraro. Not a problem. Ladies and gentlemen, a toast to my brief tenure as governor of the Bahamas. For under my watch, no less than 300 avowed pirates took the king's pardon and swore fealty to the crown. Aha, on tak mnie rozpozna. Kurde, ja myślałem, że on, jak się odwróciłem do niego plecami, to mnie nie rozpozna. Dobra. Cholera. Dobra, jeszcze raz. Salve. Forgive the lateness of my arrival. I am Ruggiero Ferraro. Hi, Mr. Ferraro. Ladies and gentlemen, a toast to my brief tenure as governor of the Bahamas. For under my watch, no less than 300 avowed pirates. Dobra, musimy to jakoś ogarnąć. On jest tutaj. The king's pardon and swore fealty to the crown. And yet, for all my successes, his majesty has seen fit to sack me and call me home to England. Brilliant! God bless the fucker! Therefore, hooray! Hooray for the ignoble and ignorant prigs who rule the world with sticks up their asses! Hooray! That can't even be sorted. He's got to do with self-harm. Whoa! And how is Mrs. Rogers these days? I haven't the faintest idea, and I don't intend to inquire. Forgive my curiosity, Governor. No. Gdzie pisało, że nie mogą mnie wykryć? Ej, hello. Come on. W którym miejscu było napisane? Any regrets, Captain Rogers? Any business left unfinished? Że nie mogą mnie wykryć. No yes. Come on. That I paid for Nassau's restoration with my own money. Fully 3/4 of the improvements made to that bloody island, I funded by my private fortune. And if that doesn't spell out my commitment, then the king is a fool. Dobra, ruszaj, dupsko. What do you want? Wejdź między dwóch cywili. And how is Mrs. Rogers these days? I haven't the faintest idea, and I don't intend to inquire any further. We separated almost 5 years ago, and both our lives have been the better for it. Forgive my curiosity, Governor. Perhaps I'll be more candid later, when the remainder of my reason has left me. Okej, okay. Tam musimy się dostać. On tu idzie. Skubany. Ło, skubany. Siedźcie. Right, hot shot in a mustard pot, you are. No, umarł. He was a privateer once. How is it you lack so much respect for sailors only trying to make their way in this world? You couldn't possibly understand my motives, cretin! You have spent a whole lifetime dismantling everything that makes our civilization shine. But I do understand. I've seen the observatory. And I know its power.
You'd use that device to spy and blackmail and sabotage. Yes. And yet all for a greater purpose. To ensure justice. To snuff out lies and to seek truth. There's no man on earth who needs that power. Yet you suffer the outlaw Roberts to use it. No. I'm taking it back. And if you tell me where he is, I'll stop the man. Co się śmiejesz, pajacu? Here at the edge of a blade, I find a friend in you at last. Principe, you mad bastard. Our best sources say Principe. Cześć. Okej. Okay. Opuść ten obszar i ukryj się, no. Czemu on tu nie wbiegł? Już opuściłem ten obszar. Praktycznie. No nie wchodź tu. Kto ci tu każe wchodzić? Dobra, ten jeden zrezygnował, okej. Odsuń się stąd. Can't find it. Coward scamper away. Hold a moment. Czemu do góry? Go down like a sack of potatoes. I've got a good line on him. Wait a minute. Now what if he stopped hereabout? A gunner will have your head. Kurwa. Czemu on tylko... Nie dła żywa tarcza. Spierdalaj. Może być bieg. Dzięki. Ja się tych dwóch się zaraz przyłączy. Ale kundratak wszedł, wow. Pierwszy raz coś takiego widziałem. What the fuck? Pierwszy raz taki kundratak mi wszedł z dwóch typów na raz. Jednocześnie. No jak strzeżony, jak jestem obok tego terenu, bez przesady. Nie oszukujcie. No co? Czemu oni mnie zaatakowali, kurwa mać, no? Fajne to jest E, to zajebiste jest po prostu to E. Czemu oni, kurwa, tak po prostu mnie zaatakowali, jak ja przebiegałem koło nich? Nawet nie byłem w ich terenie zastrzeżonym. Jeszcze więcej, jeszcze lepsze miejsce teraz mam tam. Kurwa, no pozdro. Stop! You there! That man there! The Italian! He did it! Nie można ich wynająć. Cyk. Nie ma mnie. Narka. Dobra, no na pewno tamtędy już nie biegnę.
What the fuck? No przecież tam jest taki... A jeszcze jestem nie... Shit, bo jestem jeszcze na żółto. No ale tu na razie nikogo nie ma. Your choice. A to jest tu. Sorry, nie chciałem tu siadać, przepraszam, że wam... Przepraszam, że wam zak... No, hello, chciałbym wstać. Przepraszam, że wam zakłóciłem. Uuu, tak chcesz się doskoczyć? Nice. Szkoda, że dowiedziałem się tego już w ostatnim praktycznie odcinku. Dobra, wróciliśmy na miejsce. It's done. Where now? Grab your kit and pack well, we're sailing for Africa. Z Jamajki do Afryki. Spoko. No, można było to zrobić właśnie z ławki. Nie, no to jest jakieś tam ten, ja chcę tylko główną misję. Dobra, teraz szukaj Afryki tutaj. Panie. A, to nie było na dole samym? Jakoś? Chyba nie. Nie chcę z tobą misji rozpoczynać, gościu. Dobra, może muszę dobiec do statku po prostu. Żeby mi się to odpaliło. Oczywiście nie mogę pobiec normalnie po pomoście, tylko muszę kurde po tych beczkach i skrzyniach, które tam stoją. Byłbym chory, gdybym normalnie po pomoście pobiegł. Dobra, dopłyjmy do kawki, pójdźmy za stery i zobaczymy, gdzie będziemy mogli się udać. Wypłyń w morze. Okej. Tak, tylko szkoda, że nie można rozbudować wszystkiego, co by się chciało. Okej, okay, i z tego co pamiętam, to się płynęło gdzieś na dół mapy. Czy na górę jednak. A, tu, dobra, okej. Okay. Czy jestem w stanie tu przemieścić w ogóle? Nie jestem. No tu jest szybka podróż, wyświetla mi się. No dobra, no jak nie tam, to tu. Zawsze będzie to jakoś bliżej. Chociaż trochę. Do naszego celu podróży. Dobra, i znowu muszę do kawki podejść. Cyk. Jak oni się cieszą, jak mnie widzą, normalnie po prostu się serce raduje. Naciśnij E w chwili, gdy przeciwnik uderza, aby skontrolować, następnie naciśnij lewy, aby zabić F. Aby użyć narzędzia. Dobra. No i muszę dopłynąć tutaj. Garniemy tego gościa? Garniemy. Every last scrap of deck on the wind. Reef in all tops. Każdy się nam przyda. I cyk. Załogę mamy niepełną, więc... Każdy nam się taki ziomeczek przyda do roboty, nie? Pełny wiatr. I lecimy naszą kawunią. Czemu akurat Kafka ją nazwał? What the fuck? Już nie pamiętam w sumie, od czego mu się to wzięło, nazwa tego statku. Szkoda, że nie mogłem się tam teleportować, to by było o wiele prościej, no ale co poradzę. Mam nadzieję, że tylko w Afryce, że jak już będziemy w Afryce, to będę mógł się przeteleportować tam, gdzie potrzebuję. A nie będę musiał potem płynąć jeszcze dalej. Ogólnie tutaj cały
ta cała część, nie powiedziałbym, że jest jakaś super. Fajne jest coś nowego, nie? Coś nowego w serii Assassin's Creed dla mnie. Bo ja tak naprawdę nie grałem w żadną następną jeszcze część. Będziemy oczywiście ją grywali. Ale nie jest ona jakaś wybitna dla mnie, super ekstra, bo większość czasu się spędza tylko na pływaniu od tego questa do questa. Dobrze, że można się chociaż teleportować jakoś tutaj od jednego miejsca, które już odkryliśmy, do drugiego, no ale większość się tak naprawdę spędza na tym statku, no na tym miała to polegać pewnie ta gra. Ale dobra, rozpocznij misję. Captain, here's one still kicking. Who did this? It were a large vessel, the Royal Fortune. Roberts. Offered no quarter, didn't say nothing. Okej, okay. No i powiedzcie mi teraz, ja będę najprawdopodobniej musiał walczyć z jego statkiem. I zanim ja to zrobię, to minie naprawdę sporo czasu. No ale na szczęście możemy tam pobiec na razie, nie musimy z nim walczyć. Dobra, jesteśmy na strefie zastrzeżonej. No ja mam statek nieulepszony praktycznie w ogóle. Czy my tu już nie byliśmy? Tutaj musieliśmy chyba kogoś ściągnąć wtedy. To mi się wydaje. Gościu się doczytuje dopiero. Się pojawia w prawej stronie tam. Chyba musieliśmy na tym statku kogoś ściągnąć, albo przy tym statku ostatnio. Co w odcinku gra mnie troluje chyba było do zrobienia. Okej. Okay. Serio, kurwa? Ale pierdolnęło. Kolejny do mnie mierzy pajac. Też chcesz walczyć? No chyba kpisz. Fuck you, gro. Ej, powiedzcie mi, po co jest namierzanie kogoś w sposób, że patrzymy na niego, że on nam się podświetla, jeżeli, i zagwizdanie, jeżeli kurwa przychodzi dwóch typów na ten gwizd, bo tego nie rozumiem. Dobra, kończymy ten odcinek, nie będę tego robił teraz, bo najprawdopodobniej zajmie to znowu pół godziny i będziemy mieli 40-minutowy odcinek prawie, więc zostawcie kciuka w górę, subskrybucję, dzwoneczek i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, hej. Kill till I die.